zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże Ducha, Ty jest podnoszę światło Twojej prawdy, a dwóch wróci na drogę sprawiedliwości spraw. Niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucają wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki. Czytanie Dziejów Apostolskich. Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy z jazd synagogi zwanej synagogą Zakolentów oraz synagogą Czernejczyków i Andrzejczyków, którzy pochodzili z Cylicy i Dalii, przystąpili do rozprawy Szczepana. Nie mogli jednak sprostać mądrości duchowi, którego z natchnienia przemawiał. Postawili więc ludzi, którzy to znali. Słyszeliśmy, jak on wysiada w niebiesa. Porwali go i sprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawili fałszywych świadków, którzy się znali. Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu, bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał. A wszyscy, którzy zeznali, natchnienie, wyglądali mu się uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do anioła. Oto słowo Boże. Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskują, mój sługa rozleśla od twoich ustach. Poprze na mnie racą moją rozwoju. Moje drogi, a ty mnie wysłuchałeś. Naucz mnie swoich ustaw, bo mi to powiedzieć, że nie uciągać, abym rozważał Twoje słowa. Pragnąc twych Thank you.